Witam Państwa w Jokerze. Ostatni program zakończyliśmy z wielkim uśmiechem. Trzymamy kciuki, aby nasz gracz miał powody do radości również pod koniec tego odcinka. Przed Wami Rafał Redosz. Rafał to człowiek, który nie traci gruntu pod nogami. W końcu ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Łódzkim. Jego marzenie to zostać zawodowym muzykiem. Śledzi poczynania polskich himalaistów, oby w konfrontacji z naszymi pytaniami to on był dziś górą. Ostatnio mieliśmy terapię śmiechem, tak? Prowadzoną tak. Przez twoją partnerkę Dorotę. Witamy, Doroto. Dzień dobry. Dobrze? Żeby ten odcinek był także w pogodnym nastroju, to proszę o terapię dla nas teraz. Od razu lepiej. Od razu. Ale to działa, prawda? Działa, masuje narządy wewnętrzne. Śledzisz dokonania polskich himalaistów. Mówiłeś w poprzednim programie, że ciągnie cię do gór. Tak. Ale ciebie osobiście do tych najwyższych także? Powiem tak, no, nie mam aż takiej kondycji, aż takich ambicji, żeby wspinać się na ośmiotysięczniki, ale chciałbym przynajmniej z daleka je poobserwować z poziomu, tak powiedzmy, 4500 metrów. Są takie trekkingi wokół ośmiotysięczników organizowane, można sobie samemu tam spróbować przejść, czy tak popatrzeć na nie, powiedzmy, tak od pasa w górę. Tak? A co z tą muzyką? Marzysz, żeby być zawodowym muzykiem? No tak, ja do tego dążę. No, może już jakoś tam niedługo to nastąpi. Mam taką dziwną rzecz. Staram się połączyć dwa gatunki muzyczne, które jakie? Oczywiście zostały już dawno połączone, ale na naszym gruncie jakoś tak mizernie to wygląda. Czyli jakie? Rock progresywny i jazz elektryczny. Genialnie. Ja stoję w pierwszym rzędzie. Okej. Okay. Zapraszam wszystkich? No, oczywiście. Jasne, na koncert. Jakoś się nazywacie jako zespół? Nie, ja na razie działam sam. Nagrania robię w domu. Dobrze. Przypomnijmy, jak wyglądała twoja gra w poprzednim odcinku. Gramatyka. A co było w szkole? Słabo było. Na pewno będzie to ta kradzież. Jest rodzaju żeńskiego. Ale jest. Że jest. Znam odpowiedź na to pytanie. Slash zawsze był w Guns N' Roses. Oczywiście. Oczywiście. Kino światowe. Jak się czujesz z tej dziedziny? Myślę, że skorzystam z Jokera tym razem. Proszę bardzo. Muszę wziąć drugiego Jokera. Twoja partnerka od początku wiedziała, że jest to kto? Luc Besson. Luc Besson. Dobrze. Zaznaczmy parowozy. Para robiła puch. Świetnie. No. Brawo. Szło bardzo dobrze, miałeś kilka wątpliwości, rozstrzygnąłeś je przy pomocy jokerów, ale masz jeszcze 4 jokery zwyczajne i jokera osobistego w postaci partnerki Doroty. No dobrze, przypomnę ci, jakie są zasady gry. Przed tobą jeszcze 6 pytań. Po każdej dobrej odpowiedzi twoja stawka będzie rosła. Będziesz grał teraz o 20 tysięcy złotych lub 50 tysięcy złotych. Twój oręż to 4 jokery. Każdy joker służy do eliminacji jednego niepoprawnego wariantu odpowiedzi. Masz także jokera osobistego i to jest trenerka śmiechu jogi, tak? Tak. Jak to nazwać tak zawodowo? Trener jogi śmiechu. O, trener jogi śmiechu, urocza Dorota. Dorotę możesz wezwać tu teraz i Dorota pomoże ci odpowiedzieć na jakieś pytanie. Tak, jasne. Poza ostatnim pytanie numer 10. Jeżeli odpowiesz niepoprawnie, stracisz 3 jokery. Jeżeli odpowiesz błędnie, nie mając jokerów, spadniesz o 3 szczeble niżej na twojej drabinie wygranych. Mogę czytać kolejne pytanie? Oczywiście, czekamy. Ciekawostki. Gdzie został zbudowany najwyższy na świecie wieżowiec? Oto warianty. W Dubaju, w Szanghaju, w Kuala Lumpur czy w Nowym Jorku? Znam odpowiedź na to pytanie. Najwyższy wieżowiec jest w Dubaju. On ma 800 kilkanaście metrów. To jest najwyższy w tej chwili wieżowiec. W Szanghaju był kiedyś, w Kuala Lumpur wieża Petronas Tower była... przez długi czas najwyższą wieżą bliźniaczą, natomiast w Dubaju jest najwyższy
najwyższy wieżowiec w tej chwili na świecie. Zaznaczamy. Zaznaczam, jak się on nazywa? Adżu Baba, coś takiego. Burj Khalifa. Burj Khalifa. I byłeś bardzo blisko, ma 829 metrów. Tak, świetnie. Jak się jedzie w górę windą w tym wieżowcu, to jest niesamowite wrażenie przyspieszenia. Tam się wyświetlają w tym gwiazdy. Podobno. Jedziesz w górę z wielką szybkością, a ty także błyskawicznie idziesz w górę po swojej drabinie wygranych. Jesteś teraz na wysokim bardzo poziomie, ale jeszcze nie na najwyższym, jak Burj Khalifa, na poziomie 20 tysięcy złotych. 4 jokery zachowane i joker osobisty. Tak, pamiętam. 6 pytanie dla ciebie. Pytanie muzyczne. O, ale cię zaskoczy. Gdy Kasia Klich zaśpiewała Znów się zepsułeś i wiem co zrobię, zamienię ciebie na lepszy model. Prezydentem był Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski. 60 sekund aż. Ten utwór pochodzi z lat 90. Aleksander Kwaśniewski był 2 kadencje, więc duża szansa, że jest to on. Nie był to Komorowski, nie był to Wałęsa. Musiałbym sprawdzić to jokerem pomiędzy Lechem Kaczyńskim a Aleksandrem Kwaśniewskim. Sprawdzamy? Tak. Proszę bardzo. Proszę, bierzemy jokera zwyczajnego i między tymi wariantami mamy sprawdzić. Tak, między Lechem Kaczyńskim a Aleksandrem Kwaśniewskim. Sprawdźmy, który wtedy nie był. Zaznaczmy Aleksandra Kwaśniewskiego. Proszę bardzo, zaznaczamy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Kamili nie wymienimy, no bo już nie ma lepszego modelu. Ale zapytamy, jaka jest prawidłowa odpowiedź, prosimy. I tej wersji trzymajmy się, Krzysztofie. Najpierw należy ustalić, kiedy Kasia Klich podbijała listy przebojów singlem Lepszy model. Uważni słuchacze rozgłośni radiowych pewnie kojarzą, że było to w 2002 roku. A skoro tak, to prezydentem nie mógł być wtedy nikt inny, jak współwykonawca i bohater innego przeboju, Ole Olek, czyli Aleksander Kwaśniewski. Tak. Brawo! Pamiętamy ten utwór. Twoja partnerka Dorota kibicuje ci mentalnie, jest gotowa tutaj wyjść i ci pomóc. Pamiętam. Bije ci brawa, uśmiecha się i cały czas mamy tu jogę śmiechu, tak? Jak najbardziej. Dobrze. Tym bardziej, że jesteś już na poziomie 50 tysięcy złotych. Jak to się stało? A widzisz, tak przy okazji. Wspinaliśmy się, jesteśmy na samym szczycie. 3 jokery zachowane, joker osobisty i przed tobą 4 pytania do końca gry. Tak. Jedziemy? No jedziemy. Proszę bardzo. Geografia. Coś dla ciebie trochę, prawda? No, mam nadzieję, tak. Ale nie tak daleka, jak lubisz. Które z tych państw zaliczane jest do państw nordyckich, ale nie skandynawskich? Oto warianty. Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia. Nordyckich, nie skandynawskich. Tak. Szwecja, Norwegia, Finlandia leżą na Półwyspie Skandynawskim, no więc muszą być siłą rzeczy chyba państwami skandynawskimi. Natomiast Dania leży poza Półwyspem Skandynawskim, a jest jak najbardziej krajem nordyckim. Zaznaczmy Danię. Kiedy powiedziałeś chyba, to ja zobaczyłem przed oczami jokery. No ale już zaznaczyłeś, tak? Nie możemy tego zmienić. Uważasz, że jest to Dania, tak? Tak. Do państw nordyckich, poza skandynawskimi, zaliczamy m.in. Islandię, niekiedy Estonię i Łotwę. Skandynawia to Dania, Szwecja i Norwegia. Czyli Finlandia byłaby dobrą odpowiedzią. Byłaby. No żałuję, że nie wzięli jokerów. Dlaczego? No byłem przekonany, ale... Tak, przekonany. Ale na tym poziomie są już tylko trudne pytania. Tak. Nie ma jokerów, poziom 50 tysięcy złotych. Jest tylko joker osobisty w postaci Doroty. 3 pytania do końca gry. Jeżeli odpowiesz prawidłowo, kończysz grę mając 50 tysięcy złotych. Podróżujemy? No podróżujemy. Kolejny ciekawy zakątek wiedzy? Tak. Oto 8 pytanie. Czy byłeś w Japonii? Nie byłem. Jakim słowem Japończycy określają obcokrajowców? Gringo.
Gaijin, Obruni czy Mzungu? Mzungu to czarnoskórzy określają, gringo Meksykanie. Więc te dwie odpowiedzi na pewno bym wykluczył. Obruni, Gaijini. To skorzystam z osobistego jokera. Proszę bardzo, zapraszamy. Guzik, proszę, guzik, bo czas leci. Dobrze, wszystko jest dobrze. Dobra decyzja. Na 100% czytałam książkę fascynującą jak pani i nie wiem jak się wymawia, ale Gaijin na 100% jest określeniem obcokrajowca. Udało się pomóc. Super. Co robimy? Zaznaczamy Gaijin, oczywiście. Proszę bardzo, zaznaczam Gaijin. Ta odpowiedź wydawała się być tobie, Doroto, pewna, prawda? Tak. Ale nie wiecie, co to jest Obruni. No nie wiem. No to prawda, ale już nie mamy jokerów w sumie, więc... Jeżeli to jest odpowiedź prawidłowa, zostajemy na 50 tysiącach złotych. Jeżeli nieprawidłowa, spadamy na 5. Czy tak, czy tak? Będą pieniądze, ale różnica jest ogromna. Ale piątka jest. Dziesięciokrotna. Piątka zawsze będzie w przodu. Jak skończy się ta zagadka, pytanie numer 8, dowiemy się za chwilę. Ponownie Joker gości w Państwa domach. Gra Rafał. Idzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jesteśmy na poziomie 50 tysięcy złotych. Przed chwilą padło ósme pytanie. Brzmiało ono. Jakim słowem Japończycy określają obcokrajowców? Zrezygnowałeś z gringo, z mzungu, tak? Że tak, gdzie tak, to jest tak. Twoim zdaniem? Mzungu to jest określenie na białasa używane przez Afrykanów, przez czarnoskórych. Mzungu? Gringo? Gringo to na gringo mówi się chyba w Meksyku na białych. Zostaje Gaijin i Obruni. Wezwałeś swoją partnerkę jako jokera tak. osobistego. I co powiedziałaś przed chwilą? Że to jest Gaijin. Bo? Ponieważ czytałam książkę, właśnie było to określenie. Określenie białych ludzi, znaczy obcokrajowców, przepraszam. Aha. Tak. A także Obruni? Spotkałam się z tym określeniem, ale Obruni nie wiem, co to znaczy. Gdzie może funkcjonować Obruni? Jak myślisz? Nie mam. Nie mam pojęcia. Jako podróżnik? Arabskim krajem, to znaczy tak, jeżeli może chodzi tak. o brzmienie tego słowa. A nie byliśmy w kraju arabskim żadnym, nie, więc tak. może Obruni. Obruni na obcokrajowców mówią w Ganie, a Gaijin to dobra odpowiedź. Cieszycie się czy nie? Super! No! Fajnie. Dziękuję ci bardzo, dziękuję, brawo! No i pomogła nam, prawda? Pomogła. Dorota upewniła ci, chociaż stawiałbyś tak, ale jednak ci upewniła. Tak, tak, tak. Dobrze, tylko dwa pytania przed tobą. Tak. Jeżeli odpowiesz prawidłowo, wychodzisz mając 50 tysięcy złotych. Nie ma żadnego jokera osobistego, ani zwyczajnego. Trzeba walczyć, tak? Trzeba walczyć. Proszę bardzo, przedostatnie pytanie dla ciebie. Literatura światowa. Pod jakim drzewem spotkali się Laura i Filon? Pod jaworem. Pod dębem. Pod wiązem. Czy pod gruszą? Laura i Filon. Pierwsza myśl? Pierwsza myśl była, że pod gruszą, bo to takie romantyczne. Zaznaczmy pod dębem. Proszę bardzo, zaznaczam pod dębem. Co myślała partnerka Dorota? Ja zaznaczyłam pod gruszą, ale powiem szczerze, że to było strzał taki w ciemno. Mhm. Nie znam odpowiedzi. Spotkali się pod jaworem. Takie literatura, trochę biologii. Tak, prawda? Tak, to był jawor. 5 tysięcy złotych to jest poziom twojej gry, bo ta zła odpowiedź kosztowała spadek o 3 oczka z 50 na
5000, cały czas jest szansa na dobre pieniądze, na 10 000 zł tak. w Jokerze. Gotowy na ostatnie pytanie? Gotowy. Proszę bardzo, ostatnie pytanie dla Rafała. Klasyka rocka. Posłuchaj. Rockowa publiczność poznała go i pokochała jako Davida Bowiego. Jak nazywał się naprawdę? David Jones. James Newell Osterberg. William Bruce Bailey. Czy Saul Hudson? Czytałeś gdzieś? Słuchałem. No, ale... jako David Bowie. To David Bowie. Coś cię kojarzy? Coś, masz jakiś pomysł na to? Kojarzy mi się, ale nie jestem pewien. Jest pytanie, czy... Pierwsza myśl albo skojarzenie? Pierwsza myśl to David Jones. Czasem bywa najlepsza. Czasem tak, ale tego nie wiemy. Dwanaście sekund do końca czasu. Tak. Albo wycofujesz się, albo ryzykujesz. 5 sekund, proszę o decyzję. Proszę decyzję. David Jones. Proszę bardzo. 2 sekundy, właśnie 1 sekundę przed końcem zaznaczyłem David Jones. Mogłeś mieć 2000 zł. Kwotę gwarantowaną. Tak. James Osterberg. Kojarzysz, jaki to artysta? Iggy Pop. Iggy Pop, tak. William Bruce Bailey. Kojarzysz? Szczerze mówiąc, nie. Axl Rose. Mhm. I teraz... Czy Saul Hudson, czy David Jones? Czy wiesz, kim był Saul Hudson? Też nie mam pojęcia. Saul Hudson to... Slash, a David Bowie to David Jones! Brawo! Wspaniale! Chodź do nas, Doroto, chodź! Tu miło jak jesteś. Chodź do nas, chodź! Moi drodzy, bardzo, bardzo się cieszę. Wspaniała gra, jesteście piękną, wspaniałą parą z długim stażem. Powiedziałaś jak może, oczywiście. Myślicie na tych samych falach. To prawda. Słuchajcie, zróbmy tak. Ja powiem, że to jest 10 tysięcy złotych, a ty zrób nam terapię jogą, tak? Jasne. Czyli joga śmiechem, dobra. Tak? Proszę bardzo, uwaga, wygrywasz 10 tysięcy złotych. Super, gratuluję, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ostatnia gra pokazała, że śmiech to nie tylko zdrowie, ale także pieniądze. Czy kolejny gracz będzie mógł ucieszyć się z wygranej? Przekonajmy się. Przed wami Ewelina Domaszewska. Ewelina to 24-letnia filolog języka polskiego. Uwielbia podróże i swojego chłopaka Daniela. Połączyła ich aplikacja randkowa. Na co dzień pracuje z dziećmi, a gdy tylko może, włącza tryb podróże. Oby dziś aktywowała opcję zwycięstwo. Poznaliście się przez serwis randkowy, tak? Tak, to prawda. To co was zafascynowało w waszych postach? Na co ty zwróciłaś uwagę? No chyba na pierwszy rzut oka to jednak zwraca się na wygląd, no bo to były zdjęcia, tak? To była aplikacja, która przede wszystkim zwracała się uwagę na zdjęcia. A później po rozmowach, co prawda długo nam to zajęło, zanim się spotkaliśmy. Jak długo? Zaczęliśmy pisać w lipcu, spotkaliśmy się koniec października. To dlaczego aż tak długo? Nie będę na nikogo zwalać winy, absolutnie, dobrze, jeśli chodzi o nas dwoje, tak. Ale no po prostu było jakoś chyba nie po drodze nam trochę. To powiem ci, że ja się mu bardzo dziwię. Dlaczego? Że on pół roku czekał, żeby zobaczyć w realu taką dziwię. Dziewczynę jak ty. A dziękuję bardzo. Twój gracz osobisty jest w postaci tego oto Daniela. Witaj, Danielu. Witam. No właśnie, jak wytrzymałeś pół roku, żeby jej nie widzieć? No niestety, to był mój wielki błąd, ale na szczęście naprawiłem. Ćwiczyłeś cnotę cierpliwości, prawda? Oczywiście. I to się chwali. Witamy w grze. Witam. Ewelino, na początek opowiem ci, jakie są zasady Jokera.
Przed tobą 10 pytań. Po każdej dobrej odpowiedzi twoja stawka będzie rosła. Będziesz grała o 500 zł, 2000, 5, 10, 20 i 50 tysięcy. Do dyspozycji masz 7 jokerów. Każdy joker eliminuje jeden niepoprawny wariant odpowiedzi. Masz także jokera osobistego, którego poznaliśmy i jest to twój partner, Daniel. Danielu, powiedz, z czego będziesz mógł wspierać swoją partnerkę? Mam nadzieję, że będę wspierał w wiedzy ogólnej, geografii, historii, sport oczywiście. Świetnie. Ewelino, jeżeli odpowiesz błędnie na pytanie, stracisz 3 jokery. Jeżeli odpowiesz niepoprawnie, nie mając jokerów, co się stanie? Wtedy spadnę o 3 pola. O 3 pola w dół na twojej drabinie wygranych. Wszystko jasne? Jasne. Możemy zaczynać? Jak najbardziej. Super, zaczynamy. Pierwsze pytanie dla ciebie. Dokończ powiedzenie. Gadał dziad do obrazu, a obraz do niego... Ni razu. Oto warianty. Ani razu. Od razu. Po prostu. Do wzrostu. No byłam blisko. Mi się kojarzyło, że to było ni razu, ale jeśli jest odpowiedź ani razu, która jest tak podobna do tej mojej, którą od razu powiedziałam, no to proszę o zaznaczenie ani razu. Proszę bardzo, zaznaczam ani razu. Co o tym myśli wiedza ogólna w końcu, Daniel? To jest dobra odpowiedź. To jest dobra odpowiedź. Dobry początek. Na ogół gracze boją się pierwszego pytania, że na nim polegną, że właśnie potem to będzie rzutowało na całą ich grę. Właśnie, a ty proszę bardzo, tu piękne wejście do studia, piękny uśmiech, 500 zł na koncie. Jedziemy dalej. Jasne. Drugie pytanie. Najwięcej jodu wchłoniemy, jeśli spędzimy urlop nad Bałtykiem, na Mazurach, w Karkonoszach, w Tatrach. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, że nad Bałtykiem. Bo jeśli ktoś ma nawet problemy z tarczycą, to właśnie nie może jodu za bardzo. Ale właśnie też z drugiej strony on pomaga. Chyba nie będę się za bardzo zastanawiać i jokera też chyba nie będę brała. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi nad Bałtykiem. Nad Bałtykiem. Byłaś nad Bałtykiem? No pewnie. Wdychałaś tam jod? No chyba tak. Na pewno tak. Świetnie. Czym się zajmujesz, powiedz? Obecnie pracuję. Tak naprawdę od 4 lat pracuję dorywczo, jako animatorka czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Czyli na przykład prowadzisz urodziny, gry, zabawy? Prowadzę urodziny, gry, zabawy, warsztaty podczas jakichś dużych eventów, ale prowadziłam także animacje dla dorosłych, na przykład na Woodstocku albo w Jarocinie. Świetnie. 2000 zł. To jest poziom twojej gry. Przed tobą jeszcze 8 pytań. Ciekawa jesteś trzeciego? Bardzo. Proszę bardzo. Czym zajmuje się lutnik? Oto warianty. Dmuchaniem szkła, budowaniem skrzypiec, lutowaniem garnków, oblatywaniem lotni. Lutnik. Powiem szczerze, że wiele razy na pewno słyszałam to pojęcie lutnik, ale mam problem, szczerze mówiąc, i chyba wezmę jokera, bo za dużo czasu to ja nie mam na to. Czy jest coś, co od razu eliminujesz, czy nie? Tak. Na pewno takiego? Eliminuję oblatywaniem lotni. I na pewno... Bo to byłoby lotnik, tak? No chyba tak. I lutowaniem garnków, bo niby lutnik, ale to lutowanie, budowaniem skrzypiec, dmuchaniem szkła. Kurczę, to jest tak banalne pytanie i pewnie wszyscy teraz się po prostu stukają w głowę, dlaczego ja tego nie wiem. Ale poproszę o... Lutnik. Między dmuchaniem szkła, a budowaniem skrzypiec. Tak czy nie? Tak. Proszę, niech ci, co się pukają w głowę, przyjdą tu zagrać do studia, właśnie, prawda? Właśnie, zapraszamy. Sprawdźmy więc. Na pewno nie jest to dmuchanie szkła. Kobieca intuicja? Nie wiem, teraz to już myślę, że jednak to może być to lutowanie garnków, bo to takie najbardziej chyba... Czuję, że będzie joker. No chyba tak, niestety. Proszę bardzo, tak zwyczajny czy osobisty? Zwyczajny. Mam sprawdzić między... Budowaniem skrzypiec, a lutowaniem garnków. Poproszę o zaznaczenie budowanie skrzypiec. Zaznaczam. Mamy tutaj kobietę, która przylutuje nam teraz dobrą odpowiedzią.
ale nie będzie bolało. Zabieram się do rzemieślniczej pracy. Jestem w zakładzie lotniczym i lotni tutaj nie ma. Nikt nie dmucha także szkła, za to słyszę piękną muzykę. Ktoś gra na dopiero co zbudowanych skrzypcach. Świetnie. Tylko proponuję, Ewelino, więcej pewności siebie, właśnie. Dlatego że te skrzypce chodziły ci po głowie. Myślałem, że zaufasz swojej kobiecej intuicji. Tak powinnam zrobić. I tak zrób przy kolejnym pytaniu. Postaram się. Dobrze? Okej. Okay. Czwarte pytanie przed tobą, ale zanim zadam, to jestem ciekawy ciebie. Filolog polski, animatorka, co jeszcze? Lubię podróżować, to jest moja główna pasja. O jakiej podróży marzysz? Może nie od dziecka, ale na pewno jak jeszcze byłam w szkole podstawowej, marzyłam o podróży do Indii. I to się nie zmieniło i dalej to mi siedzi jakby w sercu, żeby... Zrób to. Zrobię to. No właśnie. Jak tylko będę miała na to pieniądze. Może nawet w Jokerze. Zobaczymy. Kolejne pytanie. Jedna łyżka stołowa to ile łyżeczek? Według miar stosowanych w gospodarstwie domowym. Dwie. Trzy. Cztery czy pięć? Wydaje mi się, że jedna łyżka stołowa to będzie 15 gramów. Jedna łyżeczka to jest 5, więc wypadałoby, że 3. Czy tym razem zaufasz swojej kobiecej intuicji? Chyba tak. Bo tak naprawdę musiałabym wtedy użyć dwóch jokerów, bo jeśli bym zaczęła porównywać, to już się po prostu tak zaplączę. Przed tobą jeszcze 6 pytań. Poproszę czas się kończy. O zaznaczenie odpowiedzi 3. Proszę bardzo, zaznaczam odpowiedź 3. Co myśli Daniel? Sądzę, że 2, aczkolwiek nie jestem pewny. Daniel tutaj postawił na 2. Pewnie dobrze. Ty zaufałaś swojej kobiecej intuicji, powiedziałaś 3. I miałaś rację. Sobie miło rozmawiamy, tak? Milutko o podróży, że zbierasz się na podróż do Indii być może, a ty niepostrzeżenie idziesz w górę i już jest poziom 10 tysięcy złotych. Rozumiem, że zbieramy na Indie, tak? Słucham? Zbieramy na Indie. Oczywiście. To ci będę musiał zabrać, bo tam jest tanio. Jakbyś miał 2000, to możesz tam miesiąc podróżować. No, ale bilety są drogie. No dobrze, przekonałaś mnie, dobrze. Gramy dalej. Kochasz podróże, to może się udać. Gdzie mieszkają rdzenni szerpowie? Rdzenni. Na Alasce, w Himalajach, w Amazonii czy na Syberii? Ten pan tutaj, co ze mną przyjechał, uwielbia oglądać dokumenty o Himalajach. Kocha, ogląda po prostu namiętnie, czyta książki. Byliśmy razem nawet na pokazie filmu sprzed 30 lat, Oka 2, jak się wspinali, próbowali. No i szerpowie pomagają wspinać się w Himalajach. Tak zaznaczyć? Tak zaznaczmy. A co myśli o tym Daniel? Jest to bardzo dobra odpowiedź. Czy jesteś w 100% pewny? Tak. Ja także, 200, świetnie. Ja rozumiem twoją pasję i cała męska część redakcji także cię wspiera. Gramy dalej, przed tobą 6. pytanie. Tapenada to prowansalska pasta z czarnych oliwek roztartych z oliwą i bazylią, fasolą, kaparami, musztardą. Wiem, co to jest tapenada i jadłam nieraz, ale szczerze mówiąc, ja ją robiłam z samych czarnych oliwek i oliwy. Więc nie robiłam tak naprawdę tapenady. Ale coś mi się kojarzą kapary, że kiedyś chyba dodawałam kapary. Na pewno nie bazylia, na pewno nie fasola. Kurczę, chyba te kapary, bo ta musztarda mi w ogóle tutaj nie pasuje też. Do tej pory kobieca intuicja cię nie zawodziła. Ale przyjemne pytanie, mało zawału nie dostałam przy tej kobiecej intuicji. Czy zaufasz jej, czy jednak się upewnisz? Chyba zaufam i zaznaczymy odpowiedź kaparami. Zaznaczamy tak, czy nie? Zaznaczamy. Zaznaczę. Droga Ewelino, miałaś 5 jokerów. Joker osobisty rzeczywiście by ci tu nie pomógł, bo zaznaczył bazylię. Ale spokojnie mogłaś wybrać na pewno dobrą odpowiedź. A tak postawiłaś na kapary i w tym momencie wchodzisz na 50 tysięcy złotych.
Tylko potem się nie skarż, że się nad tobą znęcam, tak? Nie. Nie? Na pewno? Absolutnie. Będziesz mówił, że było fajnie? Oczywiście, nikomu Dobrze. Tak nie powiem, że było źle. Kamilo? Tak, słucham, Krzysztofie. Z czego może być jeszcze robiona tapenada? W tapenadzie może znaleźć się czosnek, bakłażan, fileciki anchois, oliwki, no i obowiązkowo kapary. Obowiązkowo kapary. Obowiązkowo, ja ich nigdy nie dodawałam. Ale teraz zrobisz już. Teraz robię, bo nawet miałam zrobić w sobotę ostatnią tapenadę. Zrobisz jutro. Zrobię jutro. Proszę bardzo, oto siódme pytanie. Kochasz podróże? Tak. Pytanie akurat z geografii świata. Które państwo leży na tej samej wyspie co Dominikana? Mhm. Porto Rico. Dominika, Haiti czy Jamajka? Pierwsza moja myśl, zanim pojawiły się w ogóle odpowiedzi, to było Haiti. Chyba Haiti. Teraz nie wiem, czy znowu zaufać swojej intuicji. Mój joker jest dobry z geografii osobisty, ale czy go już teraz wykorzystywać? Jeszcze trzy pytania. Jeszcze dwa razy możesz go wykorzystać. Jeszcze niedawno miałam atlas w ręku i sprawdzałam tą Dominikanę. Szykowałaś się do jokera? Tak, trochę. Bardzo dobrze. Kurczę, no to była moja pierwsza myśl, to Haiti, że to jest właśnie Dominikana i jest tak troszkę podzielona, jakby taki mały Haiti. Zauważ, czy będziesz się sprawdzać? Jamajka na pewno nie. Dominika, że Dominikana i Dominika, a Porto Rico to już w ogóle odpada. Haiti. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi Haiti. Proszę bardzo, zaznaczam Haiti. Jeżeli jest to dobra odpowiedź, zostajesz na 50 tysiącach złotych. Jeżeli nie, tracisz 3 jokery i pozostaną ci tylko 2. Mogłaś sprawdzić jokerami. Nie zrobiłaś tego. Czy to było opłacalne, dowiemy się za chwilę. Witamy Państwa ponownie w Jokerze. Gra Ewelina, filolożka polska. Można być filolożka? Polonistka raczej. A filolożka można czy nie? Można filolożka. Polonistka z Warszawy, a także animatorka kultury. Idzie bardzo dobrze. Jesteśmy teraz na siódmym pytaniu, które brzmiało przed chwilą. Które państwo leży na tej samej wyspie co Dominikana? Były 4 warianty. Porto Rico, Dominika, Haiti i Jamajka. Miałaś aż 5 jokerów. Yeah. Miałaś także jokera osobistego, który znał dobrą odpowiedź. Oj, nie, dobrze. Mogłaś wziąć go tutaj. Miałaś taki pomysł, prawda? Tak, miałam. I zapytać. Tak. Dlaczego tego nie zrobiłaś? No bo... Mówiłeś, że jest dobry z geografii. No dobry jest, ale pierwsza odpowiedź, jaka mi się pojawiła w głowie, zanim pojawiła się odpowiedź, to było Haiti. I tak stwierdziłam, że dobra, co będzie, to będzie. Co będzie, to będzie. Mhm. I będzie dobra odpowiedź. Brawo! Oszczędziłaś jokery, tak? Te jokery się bardzo teraz przydadzą. Jak najbardziej. Jesteś na poziomie najwyższym z możliwych. 50 tysięcy złotych. Świetnie grasz. Masz rozległą wiedzę i tylko 24 lata. Tak. Bardzo ładnie. 25. 24. 24. 24. Jeszcze 24. Masz w odwodzie swojego jokera osobistego, którego możesz wykorzystać tylko w 8 i 9 pytaniu. Jasne. Ale jest. Ale jest. Jesteś bogata. Jeszcze mówię o jokerach, jestem. O jokerach. A, o jokerach to na pewno. To jest bardzo ważne. Jasne. W takim razie walczymy dalej. 8 pytanie dla ciebie. Pytanie dotyczy Mikołaja Kopernika. O. Gdzie zmarł Mikołaj Kopernik? W Toruniu, w Olsztynie, we Fromborku czy w Gdańsku? Mhm. Oj, tu chyba się posypią jokery, bo... 8 pytanie. No. A może coś byś wyeliminowała, bo mamy no dużo czasu. No chyba ten Toruń, bo kurczę, on tam naprawdę by umarł. Olsztyn mi się coś kojarzy i ten Fromburg też mi się kojarzy z Kopernikiem. W ogóle w każdym miasto mi się kojarzy z Kopernikiem. Więc wezmę i tak jokera. Warszawa też? No pewnie. No słusznie, słusznie. Słusznie mi się no kojarzy. Dobrze. Zwykły czy osobisty? Zastanów się dobrze. Chyba... Bo mam jeszcze 5 jokerów, prawda? Tak jest. Jeśli teraz użyję 3, to potem... Nie, to poproszę o zwykłego. Między
Olsztynem, a Fromborkiem. Sprawdźmy więc, czy zmarł, czy nie zmarł w Olsztynie, czy we Fromborku. Sprawdźmy. Na pewno nie w Olsztynie. Mhm. Nie będę się zastanawiała, bo... Zwyczajny czy osobisty? Zwyczajny. Proszę bardzo, sprawdzamy między... Wie. Nie mogę ci powiedzieć. Ale pewnie wie. Sprawdzamy pomiędzy... Pomiędzy Fromborkiem a Gdańskiem, tak. Sprawdźmy więc, gdzie to się nie stało. Na pewno nie w Gdańsku. Ten Frombork mi się od początku... No, tak jak mówiłam, to mi się każde miasto z nim kojarzyło. Ale ten Fromborg jakoś... Chodzi ci po głowie. Chodzi po głowie, chodzi. A ten Toruń też. Nie, no, teraz to jest bez sensu, żebym ja odpowiadała. Będę wiedziała. Zapytajmy kobietę, która wstrzymała złe odpowiedzi, a ruszyła dobre. Słuchajmy. Pamiętam z dzieciństwa pewien wierszyk. Mikołaj Kopernik to był stary piernik. Mieszkał w Toruniu i miał kuku na muniu. Nie był starym piernikiem. Nie miał kuku na muniu. Mieszkał w Toruniu, ale umarł we Fromborku. Ciesz się! No cieszę się! No. Nieważne jak idziesz, ważne, że dochodzisz do celu, tak? Jasne. A cel to jest obrona 50 tysięcy złotych. Co teraz zrobiłaś? Przyznam, że był to bój, w którym mieliśmy wiele ofiar, bo aż 3 jokery poszły, tak? To prawda. No ale 50 tysięcy obronione. Przed tobą 9 pytanie i 2 jokery zwyczajne. Mhm. Ogromna szansa na najwyższą wygraną. Zobaczymy. Oto pytanie. Myślę, że to, co kochasz najbardziej, czyli piłka nożna. A ja lubię oglądać piłkę nożną. Cudownie, to jest dla mnie bardzo dobra wiadomość. Posłuchaj pytania. Które z tych państw nie było nigdy gospodarzem Mistrzostw Świata w piłce nożnej? Mhm. Nigdy. Okej. Okay. Szwecja, USA, Paragwaj czy RPA? RPA na pewno było. I to tylko wiem. Wiem, co powiesz? Poproszę mojego jokera osobistego. Zapraszamy Daniela. Jak tu jest? Fajnie? Fajnie. Na środku? Super. Może kiedyś zagrasz w jokerze. Może. Ja go namawiałam, tak, zamienimy się. No właśnie, w kolejnej edycji. Tak, jak najbardziej. Prawda? No dobrze, w takim razie liczymy na twoją pomoc. Włączam zegar, doliczam 15 sekund za wzięcie jokera. Naradźcie się. No jak? USA, RPA na pewno. USA i RPA na pewno. A USA w jakim mieście? Gdzie to było? Ogólnie w Stanach Zjednoczonych. To nieważne. Mistrzostwa świata. Ale Mistrzostwa Świata... A, no to Jezu, Boże, mi się myli już z tymi, z igrzyskami. W 94. Świata w piłce nożnej. 94. RPA było na pewno. Tak, w RPA 2000. A Szwecja albo Paragwaj? Tutaj bym może jeszcze... Do kara bierzemy? Tak, nie jestem pewny. Ale jesteś pewny, że w USA były? Były. Na 100%? Na 100%. Dobra, czyli bierzemy do kara między Szwecją a Paragwajem? Tak. Proszę bardzo. Między Szwecją a Paragwajem. Sprawdźmy, którą odpowiedź eliminujemy. To co? Zaznaczamy Paragwaj? Paragwaj. Na 100%? Tak. Czekaj jeszcze raz. Które z tych państw nie było nigdy gospodarzem Mistrzostw Świata w piłce? No RPA to wiadomo, łaka łaka, nie? Jennifer Lopez, USA. Jennifer Lopez była wtedy, to USA. No to Paragwaj. Paragwaj. No to poprosimy o zaznaczenie odpowiedzi Paragwaj. Proszę bardzo, zaznaczamy Paragwaj. A w Szwecji były? No były. No jasne, że były, ale bardzo dawno, dlatego tak mówię, w 58 roku. A to jest oczywiście Paragwaj. Jest. I to jest taki dla mnie idealny joker osobisty, tak, który po prostu mówi, jak ma być. Idealny. Bo w połowie przypadku, wiesz, no, rób co chcesz, właściwie to nie wiem, nie chcę brać odpowiedzialności. Ale on tak często mówi, a tutaj jakoś tak od razu, nie? Bądź w życiu taki jak w jokerze. Kobiety lubią stanowczych facetów. Lubią, kiedy za nie decydujemy. Chociaż się do tego nie przyznają. Tak czy nie? Jasne. No. Świetnie. To są brawa, to są gratulacje dla ciebie. I teraz uważaj. Miliony widzów Super Polsat trzymają za ciebie kciuki. Widownia również. Kamilo, a ty? Bardzo mocno. Ja także. Przed tobą ostatnie pytanie. Masz jednego jokera. Mhm. Wytłumaczę ci teraz, jakie są zasady. Po przeczytaniu pytania
możesz zrezygnować z gry. Wtedy masz kwotę gwarantowaną 20 tysięcy złotych. Jeżeli użyjesz jokera, musisz grać. I wtedy, jeżeli odpowiesz prawidłowo, po użyciu jokera, masz 50 tysięcy złotych. Jeżeli użyjesz jokera i odpowiesz nieprawidłowo, kwota gwarantowana to 5 tysięcy złotych. Jeżeli odpowiesz dobrze, używając jokera albo nie używając, ale dobrze, 50 tysięcy złotych. Okej. I proszę bardzo, ostatnie pytanie. Co to jest krzyk Wilhelma? Oto warianty. Okrzyk bojowy Wikingów. Zaśpiewka sportowa kibiców Borussii. Efekt gitarowy. Filmowy efekt dźwiękowy. Ta zaśpiewka mi tak fajnie pasuje, ale nie mam pojęcia. Na pewno to nie będzie okrzyk bojowy Wikingów. Gdyby chociaż to było, miałabym jakieś dwa takie swoje typy, między którymi bym się zastanawiała, pewnie bym użyła tego jokera. Ale nie będę go używała. Krzyk Wilhelma. Wilhelm. Jedyny Wilhelm, jaki mi się teraz kojarzy. Wilhelm. To chyba nawet nie był Wilhelm. Wilhelm, to może się nie będę kompromitować. To jest śpiewka sportowa kibiców Borussii. Jakby było Barcelony, bo ja bardziej kibicuję. 20 sekund. Wycofuję się, niestety. No jeszcze masz 17. Bardzo bym chciała wygrać te 50 tysięcy, ale 20 tysięcy... Nie no, jak jokera wezmę, to mi to nic nie da, a tylko nie będę mogła się potem wycofać, więc wycofuję się z gry. Proszę bardzo, przyjmuję twoją rezygnację. Ale jak się domyślasz, nie wypuszczę cię tak łatwo. Oczywiście. Co byś zaznaczyła, gdybyś musiała grać? Zaśpiewkę sportową kibiców Borussii. I co ciekawe, to samo zaznaczył twój partner Daniel. No to pewnie dobrze. Pewnie dobra odpowiedź. Gdybyś zaznaczyła zaśpiewkę sportową kibiców Borussii bez użycia jokera, bo nie użyłaś, to wyszłabyś ze studia mając... 50 tysięcy. 10 tysięcy złotych. W życiu bym tego nie obsługiwał. Bo to filmowy efekt dźwiękowy. A tak wygrywasz 20 tysięcy złotych. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Dobrze, prawda? Tak. 20 tysięcy. Super. Na Ingi wystarczą na pewno. Na pewno. Kiedy tam jedziecie? No, jak się uda, to nawet w tym roku. Nawet w tym roku? No pewnie. A powiedz mi, co to jest ten filmowy efekt dźwiękowy? Interesuje cię to? Nie mam pojęcia, co to jest. Kamilo, co to jest? Brzmi mniej więcej tak. Au! Co? I to jest krzyk Wilhelma. Brawo dla Kamili. Ewelino, wygrywasz 20 tysięcy złotych. Bardzo było miło ci gościć w studiu. Mi również. I także miło było spotkać się z państwem. Dziękujemy bardzo, kłaniamy się nisko i zapraszamy na emocje w kolejnym Jokerze. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. No jak wrażenia? Super. Tak, panie.